to nasi drodzy seniorzy przeczytają wam baśń. I to będzie baśń, która będzie właśnie mówić o dobru. Proszę was, żebyście słuchali dokładnie, o czym ona jest i tej historii po kolei, ponieważ te kartki, z których panie i panowie czytają, zobaczycie, że te kartki, one z przodu nie mają ilustracji, czyli nie mają obrazków. A nie mają, tylko mają takie boczne ozdoby, takie bordiury, a to dlatego, że my chcemy je podarować właśnie wam do przedszkola, po to, żebyście wy zrobili do tej baśni ilustrację i zamienili te kartki w prawdziwą książkę. Syn gwiazdy. Pewnej zimy szło przez las dwóch drwali. Spieszyli się do swoich domów, bo zapadał zmrok. Wtem ujrzeli przed sobą spadającą z nieba gwiazdę. Gwiazdy są po nocy całe ze złota. Za takie bogactwo można kupić kilka wsi. Zawołał jeden z nich, po czym pobiegli w stronę miejsca, gdzie gwiazda spadała. Na miejscu za nie mówili z wrażenia. Na białym śniegu leżało małe zawiniątko. Złocisty płaszczyk zdobiony błyszczącymi gwiazdami. To też prawdziwy skarb, powiedzieli uradowani i zaczęli rozwijać płaszczyk. Jakże było ich zdziwienie, gdy w środku zawiniątka znaleźli śpiące niemowlę. Jeśli się nim nie zaopiekujemy, zamarznie w lesie do rana. Zabiorę niemowlę do siebie. To syn gwiazdy. Wychowamy chłopca z naszymi dziećmi, powiedział drwal do swojej żony, kiedy wrócił do domu. Drwalowa popatrzyła na niemowlę i zauważyła na jego szyi piękny medalion. Złoty płaszczyk i medalion schowała w skrzyni. Oddamy mu to, jak dorośnie, powiedziała. Odtąd syn gwiazdy wychowywał się razem z dziećmi drwala. Chłopiec rósł jak na drożdżach i z każdym rokiem stawał się coraz to piękniejszy. Cerę miał delikatną i jasną jak światło księżyca, oczy błękitne jak niebo, a włosy w kolorze złota. Niestety, uroda chłopca nie szła w parze z jego charakterem. Był bowiem okrutnym, samolubny. Wyżywał się nad inne dzieci, dokuczał zwierzętom, rzucał kamykami w ptaki, wylewał psom wodę. Był to dla drwala i jego żony istnym utrapieniem. Oboje kochali go jednak bardzo, wierząc, że któregoś dnia jego serce stanie się dobre. Tak to mijały miesiące za miesiącem, aż upłynęło 10 lat. Pewnego razu przechodziła przez wioskę żebraczka w podartych łachmanach. Chłopiec podbiegł do niej i krzyknął, grożąc jej kijem: idź stąd, biedaczko! Na szczęście obronił ją drwal. Zmartwiony zachowaniem chłopca, drwal przeprosił żebraczkę i wziął ją do swojego domu na obiad. Żebraczka zapytała wtedy drwala: czy nie znalazłeś tego dziecka 10 lat temu? Tak, znalazłem je porzucone w lesie, przyznał drwal. Czy był on owinięty w złoty płaszczyk w gwiazdki? A na szyi miał medalion? Dopytywała żebraczka. Było tak, jak mówisz, potwierdził drwal i pokazał żebraczce złote pamiątki. Na widok kobieta szepnęła ze łzami w oczach. Od wielu lat wędruje w poszukiwaniu syna, którego zbóje wykradli mi, gdy był jeszcze niemowlęciem. Był wtedy owinięty w złoty płaszczyk, a na szyi miał królewski medalion. Spójrz na moją wspaniałą urodę. Mam wierzyć, że moja matka jest żebraczką? Nigdy. Nie chcę cię więcej widzieć. Krzyknął na kobietę i wybiegł z domu.
Żebraczka pożegnała się z Drwalem i płacząc ruszyła w drogę. Tymczasem syn gwiazdy podbiegł do bawiących się nad rzeką dzieci, lecz kiedy spojrzał w ich stronę, powiedziały od razu: Fe, ale ty jesteś brzydki, odejdź, nie chcemy z tobą się bawić. Chłopiec nachylił się wtedy nad taflą rzeki i zbladł, bo oto ujrzał w wodzie swoje odbicie. Jego buzia była tak oszpecona, że ledwo ją rozpoznał. Znikła gdzieś jego jasna cera i złote włosy, a oczy straciły blask. Zapłakał wtedy gorzko. To jest kara za to, że wyparłem się z swojej matki i byłem dla niej zły i okrutny. Pójdę w świat, aby odnaleźć ją i błagać o przebaczenie. Syn gwiazdy poszedł w stronę lasu i szukał żebraczki. Po drodze prosił zwierzęta o pomoc, lecz wszystkie mu odmawiały. Zbiłeś mnie kijem, kiedy przechodziłam przez wieś, odrzekł pies. Nie będę ci pomagał. Jesienią zatkałeś dziurę, w której gromadziłam zapasy, żaliła się wiewiórka. I zimą o mało nie umarłam z głodu. I tak wędrował syn gwiazdy 4, a może 5 lat po świecie. Poznał, co to głód, chłód, samotność i choroba. Stanął u bram dużego miasta. Tam podszedł do niego jakiś tajemniczy mężczyzna. Chwycił chłopca za rękę i poprowadził do swojego domu. Wepchnął go do ciemnej piwnicy i rzekł groźnie: Teraz będziesz moim sługą. Musisz wykonać wszystko, co rozkażę. Na początek masz odnaleźć kawałek białego złota, który został ukryty w pobliskim lesie. Jeśli tego nie zrobisz, dostaniesz 100 batów. Tylko nie myśl, że zdołasz uciec. Jestem czarodziejem, wszędzie cię odnajdę. Ruszył więc syn gwiazdy do lasu, wiedząc, że gdy nie znajdzie złota, czeka go surowa kara. Ale idąc, zastanowił się, jak odnaleźć taki mały kawałek złota w takim wielkim lesie. W końcu usiadł na skraju lasu i zapłakał. Nagle usłyszał głośny pisk. Pobiegł szybko w tamtą stronę. Niedaleko pod ogromnym dębem znalazł zajączka uwięzionego w sidłach. Zapominając o własnych troskach, zniszczył pułapkę i wypuścił szaraka. Powiedz, ja mogę ci się oddzięczyć. A syn gwiazdy opowiedział mu o rozkazie czarodzieja i o karze, która go czeka, gdy rozkazu nie spełni. Nie martw się, powiedział zajączek. Chodź ze mną, pokażę ci starą lisią norę, której ukryty jest kawałek białego złota, którego szukasz. Chłopiec poszedł za zajączkiem, a gdy odnalazł złoto, powiedział: Dziękuję ci z całego serca. A na to zajączek odparł: Pomogłem ci, bo ty uczyniłeś dla mnie coś dobrego. Ocaliłaś mi życie. Masz dobre serce. Syn gwiazdy, trzymając w ręce skarb, ruszył przed siebie. Gdy mijał bramę miasta, zobaczył żebraka. Ów biedny człowiek rzekł: Dobry chłopcze, pomóż mi. Od wielu dni nic nie jadłem. Daj chociaż grosika. Syn gwiazdy spojrzał na trzymany w ręce skarb i pomyślał: Dostanę 100 batów, jeżeli nie przyniosę czarodziejowi złota. A wtedy wydarzyło się coś niebywałego.
Wartownicy stanęli na baczność i oddali chłopcu największe honory, a ludzie szeptali patrząc na niego. Ach, jaki piękny młodzieniec zawitał do naszego miasta. To na pewno jest ktoś wyjątkowy i kłaniali się przed chłopcem. Jeden z dostojników podszedł do syna gwiazdy i powiedział: witamy, książę, oczekiwaliśmy cię tu od wielu, wielu lat. Chłopiec nic z tego nie rozumiał. Myślał, że śni, albo że ludzie sobie z niego żartują, bo jest brzydki. Dlatego odpowiedział: pomyślcie, pomyliliście mnie z kimś innym. Nie jestem żadnym księciem. Moją matką jest uboga żebraczka. A gdy to mówił, spojrzał w okienną szybę i osłupiał ze zdumienia, bo oto ujrzał w niej swoje odbicie, pięknego młodzieńca o złotych włosach, błękitnych oczach i delikatnej cerze, jasnej jak światło księżyca. Brzydota chłopca zupełnie zniknęła. Jeden z dostojników powiedział wtedy: czekaliśmy na ciebie, książę. Twoja uroda i dobroć mówił nam, że jesteś zaginionym synem króla i królowej, którzy wiele lat temu wyruszyli w poszukiwaniu swego porwanego przez zbójców dziecka. Syn gwiazdy odparł: dziękuję za te zaszczyty, ale ja muszę odnaleźć moją matkę i prosić ją o przebaczenie za krzywdę, którą jej wyrządziłem. I nagle chłopiec ujrzał w tłumie żebraczkę, poznaną w domu drwala. A obok niej stał ów żebrak, któremu podarował kawałek białego złota. Syn gwiazdy podbiegł do kobiety, ukląkł przed nią i przeprosił: zapomnij, mamo, że cię odtrąciłem. Dziś bardzo się tego wstydzę. Obiecuję, że już nigdy nie postąpię niegodziwie. Kobieta położyła rękę na ramieniu chłopca i powiedziała: wybaczam ci, synku, wiem, że teraz masz już dobre serce. Chłopiec podniósł wzrok i przetarł ze zdumienia oczy, bo oto ujrzał przed sobą tę samą kobietę, która nie była już żebraczką, lecz prawdziwą królową. A stojący obok niej żebrak przemienił się w dostojnego króla. Oboje pochwycili w ramiona odnalezionego po latach syna, objęli go czule i włożyli na głowę chłopca złotą koronę. Syn gwiazdy został królem dobrym i sprawiedliwym. Uczył poddanych szlachetności, ubogim rozdawał chleb, a wszelkie zwierzęta zamieszkujące jego ziemię otaczał troskliwą opieką. Kiedy bowiem człowiek czyni dobro, jego serce staje się piękne i szlachetne. I to już koniec.